Dzień dobry, dobry wieczór. Ponieważ widzimy się już w takim składzie i widzę pierwsze komentarze, dzień dobry i minęła godzina 17, to znaczy, że najwyższa pora zafundować sobie coś przyjemnego w życiu, bo pewnie się Państwo ze mną zgodzą, że ostatnimi czasy życie zbyt wielu przyjemności nam nie funduje, więc musimy sobie je przygotowywać sami w doskonałym i doborowym towarzystwie. Bardzo gorąco i serdecznie witam Państwa wszystkich w imieniu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, bo to właśnie na zaproszenie tej placówki gościmy dzisiaj w domu wspaniałej, wszechstronnej pisarki, niezwykle utalentowanej dziewczyny, która debiutowała mając 15 lat, a publikując jako 18-latka i cały czas konsekwentnie buduje swoją pozycję na tej literackiej mapie Polski. Poza tym, że pisze ciekawe powieści, nie boi się różnych gatunków, próbuje, eksperymentuje, zresztą o takim eksperymencie wielkim powrocie do tego, co sprzed lat będziemy dzisiaj rozmawiały, to jest ciepłą, dobrą, serdeczną, otwartą osobą i bardzo mądrą lekarką. Katarzyna Berenika Miszczuk. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, ale mnie zapowiedziałaś, Justyna, aż mi głupio. Ale czy było w tym, czy był w tym cień nieprawdy? Bo ja mam wrażenie, że nie było ani grama. Nie mnie oceniać. Drodzy Państwo, gorąco Was w takim razie raz jeszcze witamy w imieniu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Katarzyna Berenika Miszczuk jest z nami, ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluge, jestem na co dzień dziennikarką Radia Z, a dzisiaj mam ogromną przyjemność być gospodynią naszego spotkania. W tle odzywa się jakiś młody mężczyzna, Kasiu. Tak, bardzo przepraszam, to mój synek, ale już zaraz będę miała nad nim opiekę, niech Państwo dadzą mi jeszcze jakieś 15 minut, a na razie niestety jego śmiech będzie nam towarzyszył. Może się pokażę. Ja myślę, że to jest super. Kasia zdradziła przed spotkaniem, że jest przygotowana, są zabawki, są chrupki i młody człowiek na pewno półtoraroczny będzie miał zajęcie, ale jak znam życie, to kamera go będzie bardziej pociągała i słuchawki mamy, więc pewnie się pojawi. Kasiu, piszą już pierwsi Twoi wielbiciele. Ja od razu Państwa zachęcam do tego, żeby zadawać Kasi również podczas całego naszego spotkania przeróżne pytania, mogą być zaskakujące, mogą być o tajemnice, zobaczymy, co Kasia będzie dzisiaj miała ochotę zdradzić. Najlepsza autorka wszechczasów, ktoś napisał, czyli widzisz, dopisał coś do mojego przedstawienia. Gorąco Was również pozdrawiamy w imieniu wydawnictwa WAB, bo to jest wydawnictwo, któremu jesteś wierna. I Twoja powieść, Ja ocalona, ukazuje się po 10 latach od premiery pierwszej części tego słynnego diabelsko-anielskiego cyklu. Ja powiem tylko jeszcze jedno od siebie. Nie pamiętam, Kasia, spotkania z tobą, a prowadziłam ich kilka, za co ci pięknie dziękuję, żeby ktoś nie pytał cię, a co z serią diabelsko-anielską? Kiedy wróci Wiktoria? Złamałaś się? Tak, złamałam się. I nie tylko dla fanów, ale też dla samej siebie, ponieważ bez bicia przyznaję, że ja się bardzo, bardzo stęskniłam za całą tą serią, za bohaterami. I miałam ochotę napisać kontynuację tak naprawdę już kilka lat temu, tylko ciągle coś innego się wysuwało na ten pierwszy plan. No to biegnij do taty, przepraszam. Ciągle coś innego się wysuwało na pierwszy plan. Skupiałam się na Szeptusze, na kolejnych tomach potem, prawda? Potem Jaga, potem te moje thrillery medyczne. I tak ciągle było niby coś innego, a teraz, kiedy ta pandemia się wreszcie zadziała i pojawiła, czy wreszcie, może nie powinnam tak mówić, wróciłam po prostu do swoich starych pomysłów. Całkowicie mi się zawalił mój dotychczasowy plan wydawniczy i moja kolejka książek do napisania. No i wreszcie pojawiło się to okno czasowe, żeby wrócić do moich diabłów. A sama naprawdę bardzo za nimi tęskniłam. No słuchaj, i to jest uderz w stół, a odezwą się czytelnicy i czytelniczki. Ja tylko powiedziałam, że nie było spotkania, na którym nie padłoby pytanie o Wiktorię. Kiedy wróci Wiktoria? Kochani, właśnie wróciła. Tutaj jest dowód, Ja ocalona. Czwarta część, świeżutka po premierze. Przy okazji zresztą wydaliście też w tej takiej odsłonie nowej całą serię, wszystkie poprzednie części. Ale Kasia, pogadajmy jeszcze o tym wielkim comebacku, bo ja mam wrażenie, że były w twoim sercu różne emocje. To znaczy w jednym z wywiadów, cześć, to jest właśnie półtoraroczny synek Kasi, bo nie dodałam przedstawiając, że Kasia poza tym jest mamą od niedawna, no już trochę doświadczenia jest. Słuchawki, może chcesz z nim coś załatwić, jakąś sprawę teraz, jeżeli coś, to spokojnie. Spokojnie. Kasia, w jednym z wywiadów powiedziałaś, że trochę się boisz odgrzewanych kotletów i że zawsze to jest takie ryzyko, ale jednak książka jest, czyli przemogłaś w sobie te obawy przed odgrzewaniem?
Pierwszy raz przemogłam tą obawę podczas pisania Jagi, czyli prequela, jakby takiego, powiedzmy, tomu 0,5 całego Kwiatu Paproci, bo tam też jakby nie napisałam tego bezpośrednio po cyklu Kwiat Paproci, tylko chwilkę odczekałam, jakby okrzepłam, więc to była tak naprawdę moja pierwsza próba zrobienia kotleta. Więc można powiedzieć, że wtedy przećwiczyłam. Za chwilkę. A teraz no, bałam się bardziej i głównie bałam się tego, czy ja zdołam jakby wrócić do tej historii też stylowo, tak? Czy ten styl tej powieści będzie się bardzo różnił od tych poprzednich tomów, czy to się będzie bardzo rzucać w oczy, czy ja w ogóle uznam, uda mi się tych bohaterów jakby tak samo opisać, tak? Żeby oni się zachowywali tak samo jak te 10 lat temu, no bo ja się zmieniłam przez te 10 lat, więc kotek, kaka. Więc i. Ja cię kocham, a ty miał, po prostu ja wiesz, młody podpowiada, że musimy jeszcze wspomnieć o jednej książce. Przyjdzie czas. No i tego się bardzo bałam, tak? Czy to będzie wiarygodne? Co prawda znalazłam taką furtkę, jak to rozwiązać, czyli akcję powieści tak, że przesunęłam o te 10 lat, które minęło, więc można uznać, że ci moi bohaterowie się mogli postarzeć mentalnie, bo jako, że już tak nie żyją albo nigdy nie żyli. No i no nie wiem, czy mi się udało, to czytelnicy muszą ocenić. A jak ty, Justyna, uważasz? Ja uważam, że ci się bardzo udało i też bardzo mi się podoba inna rzecz, którą mówisz w wywiadach, bo ja mam tu wszystkie części oczywiście, że nie mam tylko Anielicę. Anielicę mam w wersji komputerowej, ale tutaj mam i Diablicę. Anielicę mam potępioną, wszystko jest. Natomiast w jednym z wywiadów powiedziałaś, bo ktoś cię zapytał o to, czy nie było takiej pokusy poprawiania wcześniejszych części. A ty, no że teraz, no zawsze jednak 10 lat temu to człowiek inaczej pisał. A ty pięknie powiedziałaś, że to byłoby okłamywanie czytelnika, bo przecież wtedy byłam inna, teraz jestem inna. I dla ciebie za to duży szacunek, bo to jest bardzo takie szczere i prawdziwe, że tak do tego podeszłaś. Dziękuję. No, znaczy, ja tak uważam, tak? Bo dawno, dawno temu dostałam podczas wznowienia Wilka i Wilczycy szansę właśnie od wydawcy, że mogę zmienić wolna ręka po prostu, co ja tylko chcę. I ja zaczęłam poprawiać ten tekst. Po prostu wszystko skreślałam, wszystko pisałam od nowa, bo mi się wydawało, że to jest tak nieporadnie napisane. To mój debiut, tak dla przypomnienia. No i faktycznie on jest trochę nieporadnie napisany, bo ja miałam 15 lat, kiedy go pisałam. I to była moja pierwsza powieść, pierwszy duży utwór, taki długi. Więc miał prawo być nieporadny. Poradny, ale w trakcie właśnie tego poprawiania zrozumiałam, że to jest oszustwo, no bo ja wtedy tak nie pisałam, ja wtedy tak nie mówiłam, no i mój debiut chyba powinien zostać moim debiutem. Nawet jeżeli jest momentami kulawy, czego się nie wstydzę, bo miałam prawo napisać go w taki sposób, więc jedyne moje zmiany wtedy w Wilku to było dopisanie sceny, którą mi wycięli na złość. I tak samo w Diablicy, Anielicy i Potępionej, kiedy też miałam możliwość przy tym wznowieniu coś poprawić, no to ja nic nie chciałam poprawiać. Tam jedynie tylko korekta jeszcze raz przejrzała, czy przecinki są w dobrych miejscach. I jakieś literówki, które się wtedy przemknęły w tekście, zostały poprawione. Ja mam tylko wrażenie, że ty z każdą kolejną książką nabierasz jeszcze więcej poczucia humoru, ponieważ ja czytając Ja ocalona, naprawdę jeszcze masz większy dystans, jeszcze pozwalasz sobie na więcej, mam takie wrażenie. To też może kwestia dojrzałości życiowej, że myślisz sobie, a co tam już teraz, to mi więcej wolno. Tak jak powiedziałaś, czytelnicy będą oceniać, niektórzy z Państwa już piszą, że już są po przeczytaniu Ja ocalona, więc może będą komentować, jak porównują z wcześniejszymi częściami, chociaż pytanie, czy to o to porównanie chodzi. Pytanie, jak się czują znowu w tym świecie? Jak ty się czułaś, stęskniona za Azazelem podobno najbardziej, wcale nie za Beletem? Tak, to za Azazelem się najbardziej stęskniłam. To taka postać, którą w ogóle ja kiedy ją tworzyłam na samym początku, to miał być taki chłopiec do bicia, którego wszyscy będą nie lubić. Ja też miałam go z założenia bardzo nie lubić. Ale niestety podstępem się wkradł w moje łaski i chyba w łaski większości czytelników. I to za nim się stęskniłam, za tymi jego machlojkami, pomysłami, tą jego diabolicznością, tym jego powtarzaniem, że gdyby on był szatanem, albo gdyby on był archaniołem, no i sama chciałam się dowiedzieć, co się stanie, kiedy on wciśnie pewien guzik, albo jeżeli go nie wciśnie.
I muszę powiedzieć, że w tym całym świecie i właśnie ponownie to ponowne spotkanie z tymi moimi bohaterami, no to było dla mnie coś niesamowitego. Ja się strasznie bałam tych 10 lat, które minęły w międzyczasie. Bardzo się bałam, że ja się nie odnajdę. A po prostu jakbym założyła ulubione buty, ulubione kapcie, już to stopa idealnie pasuje, palce same suną po klawiaturze. To było niesamowite, naprawdę. Aż żałuję, że tak szybko ją napisałam. Kto wie, może jeszcze kiedyś wrócę do tej historii. No, zakończenie jest takie, że spokojnie, tutaj niech się Państwo nie martwią, tym bardziej, że już są oczywiście pytania, czy będzie kolejna część serii diabelskiej, czy ja ocalona jest już ostatnia, czyli tutaj kapcie wygodne jednak zostawione na półeczce. Tak. Nie wiem, jak szybko wrócę do tej serii, bo wydaje mi się przekornie, że ten okres czasu dobrze przysłużył mojemu pisaniu i temu, jak tą historię zobaczyłam po tych 10 latach, bo pomysł o apokalipsie się pojawił praktycznie od razu po oddaniu Potępionej do wydawcy i tak dojrzewał przez te 10 lat gdzieś we mnie. Ale wydaje mi się, że dobrze te 10 lat naprawdę zrobiło tej książce, tym bohaterom i mojemu warsztatowi też. I dlatego ta ocalona mi się bardzo podoba teraz. Więc nie mogę powiedzieć, kiedy będzie ciąg dalszy. Ja absolutnie o to nie pytam. Tutaj skupmy się na tej apokalipsie, Kasia, no bo to jest, wejdźmy do świata powieści ocalona. No to nieźle wyczekałaś, powiem ci, z tą apokalipsą. Mamy rok 2020, który nam nie szczędzi przyjemności i naprawdę mam wrażenie, że teraz tylko w książkach szukać jakiegoś ukojenia, bo dookoła się dzieje bardzo dużo złego, a ty piszesz o apokalipsie, czyli przewidziałaś, trafiłaś w moment. No. No właśnie, ja powiem ci, że mi było strasznie dziwnie i momentami głupio to pisać, no bo ja nie zaplanowałam roku 2020, ja nie maczałam tutaj palców, moje diabły też nie, ja nie wiem, jak to się stało, że 2020 wygląda tak, a nie inaczej. Kiedy zaczęłam pisać tą książkę, to prawda już się zaczęła pandemia, bo ja zaczęłam pisać w kwietniu czy w maju, zaczęłam pierwsze linijki stawiać, no jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, jak to się potoczy. Każdy kolejny miesiąc pokazywał, że 2020 zapisze się szczególnie lepiej na kartach historii, tak? I powiem szczerze, że dziwnie było mi pisać tę książkę. Naprawdę. Tak gdzieś z tyłu głowy się zastanawiałam, czy naprawdę tej apokalipsy nie będzie. Znaczy nie chcę zapeszać, bo ten rok się nie skończył. Jeszcze niestety zostały 2 miesiące. Więc trochę dziwnie. Tak, nie wiem, czy to się czytelnikom spodoba, czy nie, bo różne głosy do mnie dotarły, ale postanowiłam też upamiętnić tego wirusa, który teraz krąży i on się pojawił tak bardzo enigmatycznie wspomniany w Ocalonej, więc chciałam w ten sposób upamiętnić ten szczególny 2020. Ten ślad tego roku zostanie w tej książce. Miejmy nadzieję, że diabły gdzieś tam są i nie będzie jednak apokalipsy. No miejmy nadzieję, że diabły to w inną stronę pokierują, przynajmniej ulitują się tym razem. Twoje diabły takie sympatyczne, takie przystojne, same ciacha, same fajne typy, prawie. Ale wiesz, zastanawiam się, czy trochę nie jest tak, że pisząc o apokalipsie oswajasz i tak chciałaś zaczarować, że jak napiszesz o tym, to może nie będzie tak źle w tym prawdziwym życiu. Nie jest takie myślenie magiczne troszkę? Trochę tak, bo ja bardzo bym chciała, żeby się pojawił ktoś o magicznych mocach i zlikwidował tego wirusa, tak? Cofnął to, co się stało. Masz rację, trochę chciałam zaczarować tą książką, żeby jednak tam ktoś gdzieś był i nie wcisnął tego guzika, tak? Apokalipsy całego świata. Ja myślę, że masz jeszcze parę książek do napisania, więc to tak szybko się nie damy ci tak szybko, wiesz, odpocząć. Kasia, ja bym chciała wrócić do drugiej części. Pierwsza była Diablica, Anielica jest druga. W Anielicy jest taka dedykacja. Nie, czekaj, gdzie ona jest? W której części jest dedykacja dla twojego męża, który, bo chciałam zapytać, poprosić cię o powrót do inspiracji w ogóle do całej serii, która jest świetnie wymyślona, to jest bardzo dobry koncept. Śmiertelniczki Wiktorii, która trafia w zaświaty, walczą o nią diabły i aniołowie, jest motyw wiarołomnego chłopaka, to dużo się bardzo u ciebie dzieje, w tej czwartej części jest ta apokalipsa, ale od czego to się zaczęło? Bo to jest jednak, poza całą fantastyką, historia miłości Wiktorii, różnych miłości i ciągle ją wystawiasz na różnych facetów, no.
Tak, tak. Historię Wiktorii zaczęłam pisać, kiedy byłam na trzecim roku studiów i byłam wtedy szaleńczo zakochana w pewnym przystojnym brunecie z zarostem, który oczywiście nie zwracał na mnie najmniejszej uwagi, bo mu się podobały wtedy rude. W ogóle nic, nie ma żadnych godności z książką, prawda? W ogóle, zero, nada. No i mi się podobał taki chłopak, bardzo przystojny, bardzo fajny, ode mnie ze studiów. No i teraz jest moim mężem, więc moja historia potoczyła się troszkę inaczej niż historia Wiktorii. Ja diabła na swojej drodze nie spotkałam, na szczęście, albo nieszczęście, nie no, raczej na szczęście. Więc dlatego też z tą książką wiążą się u mnie osobiście bardzo duże emocje, ponieważ ja sporo tego mojego zauroczenia, takiego tak naprawdę, no ile ma się lat na trzecim roku studiów, tak? 21, więc można powiedzieć, że takie szczenięce zauroczenie jeszcze, tak? Takie wyidealizowane, motylki w brzuchu, prawda? Motylki latają, ptaszki ćwierkają, słońce świeci, tęcza na niebie. I to też widać w tej książce. Wiktoria jest tak samo właśnie zakochana w Piotrusiu. To jest taki takie szczenięce, wyidealizowane uczucie, prawda? To nawet nie jest Piotr, tylko to jest Piotruś. Tak. Taki ukochany, wymarzony, zapiszmy jego imię w pamiętniku i otoczmy je serduszkiem. I właśnie strasznie mam dużo pozytywnych emocji z tą książką i wspomnień, bo ja to moje szczenięce uczucie właśnie przelewam równo na kartę tej powieści. Mój mąż się teraz pewnie wstydzi, dobrze, że nie słyszy. No i tak. Zgubiłam, ale czy to było pytanie, bo nie rozczuliłam. Tutaj widzę właśnie, że tutaj wjecha to najlepiej. Ale Kasia, czy zaczęła się ta opowieść od miłości, czy zaczęła się od twojej chęci zobaczenia, jak to jest w zaświatach i tego właśnie, bo no to jest mocna pozycja fantazy, tak? Jakby nie patrzeć. Czy to była też taka twoja chęć jakiegoś oswojenia, myślenia o śmierci, o tym, co się stanie, kiedy już nas tutaj nie będzie? Nie do końca. Pomysł na tę historię pojawił się w mojej głowie na wakacjach, kiedy byłam z moją mamą, jakieś śpiewy odchodzą, nie wiem, czy państwo słyszycie. Absolutnie słyszymy wszystko, więc... Wszystko? Ojej, to zaraz może podskoczę, zamknę drzwi. W każdym razie pomysł na tą powieść pojawił się, kiedy byłam z moją mamą na wakacjach. Teraz powiem państwu, że trochę mi się myli, czy to była Turcja, czy to była Grecja. W każdym razie było piekielnie gorąco. Piekielnie gorąco, piekielnie pięknie. Tak, i od tego jednego zdania, dostałam piłkę, od tego jednego zdania rozpoczęła się moja taka cała fantazja, ponieważ od tego jest tu piekielnie gorąco, zaczęłam się zastanawiać, jak jest w tym piekle. Czekajcie, wywabię. Piłka poleciała, drzwi się zamknęły, dobrze. Magicznie w ogóle, czary mary, tak, dobra. Tak, czary mary. Bardzo państwa przepraszam. Ale nie, wszystko jest w porządku. Pandemia trochę popsuła plany opiekuńcze. Więc tak, od tego zdania, że jest tu piekielnie gorąco, zaczęłam w zeszycie takim 32-kartkowym w kratkę, który zabrałyśmy z mamą na wakacje, tam z adresami osób, którym chciałam wysłać kartki z wakacji. Zaczęłam zapisywać pierwsze rozdziały tej historii. Potem po powrocie do domu przepisałam do komputera. No i ta historia sama zaczęła się, że tak powiem, rodzić i tworzyć. A to jest bardzo ciekawe, czyli zupełnie zaskoczyłaś mnie ogromnie, bo spodziewałam się właśnie, że to było jakieś takie fantazjowanie też, jakby to mogło być jednak może fajnie tam po tej drugiej stronie, może tam są jacyś spoko, no nie powiem, że ludzie, no ale takie ludzko podobne stworzenia, bo oni są w większości naprawdę w porządku i są bardzo tacy ludzcy. A tutaj od zdania i piekielnie gorącego wyjazdu na wczasy, ale... Wydaje mi się, że wykonałaś ogromną pracę researcherską czy dokumentacyjną, bo ja się państwu przyznam, że czytałam Ja Ocalona z Wikipedią i w ogóle z różnymi źródłami internetowymi i tak sprawdzałam. Cherub, czemu nie cherubin? Dobra. Uziel, czy był taki? Lilith, kto to jest Lilith? Dużo, Azazel, no to akurat większość, pora na Belfegor. I to są wszystko postaci istniejące gdzieś w wierzeniach. Opowiedz troszkę, skąd ty tych bohaterów, bo to chyba dużo musiałaś czytać, skąd ich wzięłaś? Tak, nie ukrywam, że trochę musiałam poczytać na ten temat, bo oczywiście wszystkiego nie wiedziałam.
Ja to najbardziej właśnie uwielbiam w pisaniu książek. To, że ja mogę się sama czegoś nowego dowiedzieć i zrobić te całe badania źródłowe, tak? Przy okazji jest to świetny pretekst, żeby kupić sobie trochę nowych książek na jakiś temat. I aktualnie ja jestem w ogóle na takim etapie, że ja kupuję na zapas, bo a może mi się kiedyś przyda taka książka. I to sobie właśnie wzięłam, przygotowałam sobie materiały. Przy tej książce korzystałam, żeby było widać, tej pozycji przykorzystałam przy Ja Ocalonej, no i oczywiście z internetu szerokiego. To jest taka pozycja encyklopedyczna Gustawa Davidsona, Słownik aniołów, w tym aniołów upadłych. Ten autor Gustaw Davidson to jest bibliotekarz, który w Bibliotece Kongresu pracował i na podstawie zbiorów z tej Biblioteki Kongresu w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych stworzył właśnie ten słownik i to są wszystkie możliwe anioły, demony, diabły, istoty anielskie, nieanielskie, ale z pogranicza, które znalazł w Biblii, w Talmudzie, w wierzeniach arabskich i we wszystkich, w Biblii Szatana chyba także, tutaj jest sporo wzmianek, w ogóle są jakieś zaklęcia, jak narysować pentagram, dużo fajnych rzeczy. Więc stąd korzystałam oczywiście. No i ja uwielbiam znajdować takie smaczki, tak? W stylu, że na przykład ktoś nosił taką koronę, albo ktoś umiał zamienić się w takie zwierzę, komuś towarzyszył taki koń, bo te moje diabły i anioły miały takie różne ciekawostki, albo to jak wygląda cherub, jak wygląda tron, czyli taki też powiedzmy rodzaj anioła w skrócie, tak? No więc ja się osobiście zawsze fascynuję takimi ciekawostkami i cieszę się, że mogę je przelać na kartki papieru. A przy okazji jeszcze wrzucasz do tego program Top Angel oraz casting na jeźdźców apokalipsy, czyli dosyć swobodnie łączysz to z popkulturą. To też ciekawe zabiegi, które wykorzystałaś akurat tutaj przy Ja Ocalona. A bo ja lubię Top Model. Ja szokuję. Ja co tydzień oglądam. Bo mi się podoba, jakie oni takie ładne zdjęcia robią, że ja też bym tak chciała czasem ładnie wyglądać. No i na sesjach tych, co mi robią do książek, to ja tak ładnie wyglądam. Na co dzień to tak trochę gorzej, bo tu gdzieniegdzie coś wystaje. A tam jak wciągnę brzuch, to jest tak ładnie. Więc stąd ten Top Angel w mojej książce. Słuchaj, a casting, tak? A zgłaszanie się na jeźdźców apokalipsy to też dosyć odważne podejście do zabawy. Czemu nie? Czemu nie? Ja się lubię bawić konwencją. No i zawsze warto zdobywać nowe doświadczenie. Pozycja jeźdźca apokalipsy to na pewno bardzo rozwijające stanowisko, które pozwoli właśnie dostrzec jakieś nowe możliwości później. Dobrze, na razie nie ogłaszamy takiego castingu tylko albo i aż na kartach książki. A propos, nazwijmy to guilty pleasure w postaci Top Model, to jest pytanie od pani Magdaleny. Pisała pani wielokrotnie o pisaniu do soundtracku serialu Lucifer. Czy serial Lucifer jest guilty pleasure dla pani? To od Magdy pytanie. Tak. Chociaż ja go dość późno odkryłam, bo dopiero... półtorej roku temu, tak, nie, jak byłam w ciąży, synek ma półtorej roku, czyli powiedzmy, że 2 lata temu, jak siedziałam w domu w ciąży, bo ja nie mogłam się za bardzo w tej ciąży ruszać i sobie tak zalegałam na fotelu z tym wystającym brzuchem i zaczęłam właśnie oglądać Lucyfera. Na początku się irytowałam, że gdzie są te sprawy kryminalne, bo to miał być, kurczę, serial kryminalny, ale potem tak się im dłużej się patrzyłam na Tom Ellison się nazywa, na tego aktora odgrywającego Lucyfera, to sobie tak myślałam, że o, jak mój belet, tylko ten ma zarost, a belet nie miał zarostu i że o, tak ładnie mruga, chyba ma jakiś tam tusz do rzęs na tych rzęsach, taki przystojniaczek. I tak się wciągnęłam, że obejrzałam wszystko. I te najnowsze sezony teraz też oczywiście obejrzałam. Wczoraj skończyłam oglądać ostatni odcinek dostępny na Netflixie. Więc tak, jest to takie moje guilty pleasure. Ale tylko dlatego, że odtwórca Lucyfera jest taki śliczny. No ja tylko, okej, ale to swoją drogą ciekawe, co kobiety w ciąży oglądają albo czytają, to można zrobić o tym oddzielny pewnie program. Ja na końcówce swojej drugiej ciąży oglądałam serial Hannibal, więc też nie było to nic kolorowego i miłego, tylko wprost przeciwnie. Ty, Kasia, mówisz i też Wiktoria oczywiście tak mówi, mój diabeł, moje diabły. Masz bardzo taki osobisty stosunek do swoich bohaterów, masz swojego diabła, twoim diabłem jest Azazel w powieści, w tej serii? Tak. Diabłem jest Azazel. No dlaczego ja tak mówię? Rzeczywiście, ja naprawdę tak mówię, mój diabeł, moje diabły. Moje diabły, przed chwilą powiedziałaś moje diabły, więc wiesz, to coś znaczy.
Znaczy, ja się bardzo zżywam ogólnie z moimi bohaterami. Wydaje mi się, że zwłaszcza przez to, że ja piszę większość swoich powieści w narracji pierwszoosobowej. Czyli ja wchodzę do głowy, ja staję się tą bohaterką, która akurat przemawia. No czy bohaterem, jak Kotem Lordem, wiecie, kocham, a ty miał. Dla mnie te postaci tak naprawdę istnieją. Nie wiem, czy to podpada pod jakieś rozpoznanie z psychiatrii, ale... To ty jesteś lekarzem tutaj. Czy jest na sali lekarz? To ty jesteś lekarzem, więc... Odmawiam odpowiedź, tajemnica lekarska. W każdym razie, no oni dla mnie są bardzo namacalni, tak? Ja w większości swoich książek nie piszę z planem wydarzeń. Ja wiem z grubsza, jak one się zaczną, jak się skończą, a to, co jest... w trakcie, w międzyczasie, tworzy się na bieżąco. I ja po prostu, ja z nimi rozmawiam, pisząc dialogi, tak? Ta rozmowa się odgrywa na stronie w Wordzie, bo ja piszę od razu na komputerze, a nie ręcznie. Więc oni są dla mnie całkiem namacalni. No to trochę dziwnie brzmi, ale w ten sposób tłumaczy to, dlaczego na przykład Azazel, który miał być zły, nagle stał się taką, no nie do końca złą postacią, na pewno bardzo pocieszną. I te moje postacie w ten sposób mogą mnie zaskoczyć, bo one naprawdę robią czasami rzeczy, o których ja nie sądziłam, że je zrobią i nie pochwalam. Tak, to jest taka słynna choroba dobrych pisarzy, że oni zawsze mówią, że jednak taki porządny pisarz, tak jak ty to mówi, że już postaci mu się wyrwały spod kontroli. A z kim, powiedz, kiedy pisałaś Ja ocalona, najgorzej ci się rozmawiało na tych kartach Worda? Które dialogi, czy miałaś takie dialogi, bo też nawiązuję trochę do pytania, bo ja jednym okiem podglądam to, o co Państwo pytają. Zresztą bardzo dziękuję, że Państwo podpinają te pytania pod nasz tok rozmowy. Karolina pyta o to, skąd bierzesz inspirację na tworzenie postaci. To też się trochę łączy z tym, o czym rozmawiamy. To inspiracje, ja chyba, wydaje mi się, że każdy pisarz, ja podkradam. Ja kradnę od kogoś uśmiech, kradnę od kogoś sposób chodzenia, że tak powiem, jeden do jednego nikt się w powieści nie znajdzie, ale jakieś swoje cechy bliskie mi osoby mogą odnaleźć. Chociażby ten Piotruś, ten zarost tego Piotrusia, to jak zarost mojego męża. Jakieś cechy można znaleźć w moich książkach. I tutaj także, jak mam do kogoś żal, ja nie jestem kłótliwą osobą za bardzo. Ja duszę w sobie większość emocji, ale potrafię się nieźle wyżyć na kartach moich książek. I na przykład, kto czytał Kwiat paproci i zwrócił uwagę na Jęczysławę Jelonek, to już może sobie dopowiedzieć, że to jest osoba istniejąca naprawdę, na której się wyżyłam w ten sposób. No i też dając jej takie, a nie inne, prawda, imię i nazwisko, jakby kto by się, czy imię Jęczysława, kto by się tak chciał nazywać, no pewnie nikt. Miałam taką satysfakcję, jak jej nadałam to imię. A czy pisząc Ja ocalona miałaś jakieś takie właśnie trudniejsze relacje, to znaczy na początku powiedziałaś, że to było powrót do znajomych, do tych kapci ciepłych, fajnych, przyjemnych, czy coś jednak podczas tego pisania skręciło w taką stronę, że było trudniejsze niż zaplanowałaś, coś było większym kłopotem? Większym kłopotem była dla mnie cała w ogóle relacja Wiktorii i Beleta. Ponieważ ja sobie założyłam, że to się zacznie, że cała ta powieść, nie wiem, no chyba mogę to powiedzieć, że zacznie się od takiego wielkiego boom, oni nie są razem, tak? Co tak, wszyscy się tego spodziewali, że tak będzie i w ogóle będzie pięknie i cudownie, a ja tutaj boom, nie są ze sobą, skłócili się i to już dawno temu, bo... Przynajmniej na początku nie są razem, Kasia, przynajmniej na zobaczymy, początku. Zobaczymy, jak się potoczy tak naprawdę, zobaczymy. W każdym razie i to mi sprawiło kłopot, tak? Ja się trochę nie mogłam w tym odnaleźć, bo to jednak taka wielka miłość prawdziwa, prawda? A ja tutaj im kłody pod nogi rzucam. I bałam się, że te emocje mi nie wyjdą do końca może prawdziwe. Ja nie przeżyłam takiego wielkiego rozstania. Bogu dzięki. Bogu dzięki. A teraz proszę Państwa, kot mnie odwiedził. To jest kot, na podstawie którego był kot Behemoth napisany. To jest moja kotka Misza. Widać ten wredny wyraz pyska? Widać ten wredny oczy wyraz ma takie. Pyska? Nie jest zadowolona, nie jest zadowolona. Nie. To jest kot Behemoth, proszę Państwa. I tutaj też zaglądam do pytań, bo było pytanie właśnie o Behemota. Pytał Przemek, czy kot Behemoth był inspirowany którymś pani zwierzakiem? Proszę bardzo. Tak. Tutaj jest Misza. Kotka Misza. Okej, czyli ta relacja między Beletem a Wiktorią, bo ty rzeczywiście tak starasz się ich od siebie oddalać cały czas i tam przyciąga ich ten magnes, a tam Miszczuk wchodzi i oddala, przyciąga. I to było dla ciebie wyzwanie, tak? Żeby prowadzić te relacje w taki sposób.
Tak, tak, żeby ich od siebie odepchnąć, bo oni naprawdę, masz rację, oni się przyciągają jak magnes. Gdzieś tam są naprawdę sobie przeznaczeni, chociaż oboje bardzo pięknie torpedują swój związek, a ja im jakby podsuwam powody do tego torpedowania. I tu się bałam, czy jako, że sama czegoś takiego nie przeżyłam, to czy dam radę to opisać, żeby to było prawdziwe. No, nie wiem, co sądzą czytelnicy, mi się wydaje, że chyba mi się udało, mam nadzieję, że mi się udało. I to stanowiło dla mnie naprawdę największe wyzwanie, wejść w te buty, bo jakby no, ja nie byłam nigdy w tym miejscu, tak? No. To ja ci powiem, że ja byłam i dobrze ci się to udało napisać. To znaczy każdy, kto przeżył taką właśnie wielką miłość, taką sytuację, która chcą być, a nie mogą, to dałaś radę, więc tutaj dajemy absolutnie, wiesz, znak jakości, oddalanie i przesuwanie jest super. Dziękuję. Piszą do ciebie wielbiciele twojej literatury i kota, też piszą, że jest śliczna i że ją miziają w ogóle bardzo mocno, ale no właśnie, Elżbieta, kto napisał, że nie mógł sobie w ogóle wyobrazić, nawet nie mogłem sobie wyobrazić Wiktorii z kimś innym niż z Beletem, napisał Przemek, ale teraz wjeżdża cały ubrany na biało, jaki cherub Uziel. Kto to jest Uziel i skąd ty go wzięłaś, powiedz? Takich sandałkach, który chodzi w sandałkach, ale nie nosi skarpet do nich, bo to raczej tak, chociaż butownik po prostu. A ja Uziela wzięłam z pierwszego tomu, z Diablicy, bo on się już tam pojawił dawno, dawno temu, jako postać taka totalnie poboczna, jedna z nielicznych, sympatycznych postaci anielskich, która była wyrozumiała wtedy dla Wiktorii, dla Diablicy. Ja go wyciągnęłam sobie zgrabnie z tego pierwszego tomu, zaczęłam się zastanawiać, kim tak naprawdę ten Uziel był, no bo anioła Muriela, to już tam w międzyczasie opisywałam, prawda, też w Potępionej się pojawił, więc jakby to znajomy wszystkim, wiadomo, że on się z Wiktorią nie polubi, bo ma swój punkt widzenia. A ten Uziel się tam gdzieś pojawił i ja postanowiłam po prostu go wykorzystać, bo dla mnie w ogóle jeszcze bardzo dużą przyjemnością było umieszczenie w Ocalonej takiej dużej ilości takich easter eggów. Ten Uziel to aż tak wali po oczach tym swoim easter eggiem, że już był gdzieś wcześniej, czyli takich niespodziewanych nawiązań, prawda, żeby czytelnicy szukali tego, co już kiedyś było. Jak ktoś czyta jedną po drugiej, to łatwo zauważy. Jak ktoś miał te 10 lat przerwy, no to mam nadzieję, że będzie miał, że zauważy to puszczenie oczka. Zarzuciłaś wędkę, żeby wszystko sobie przypomnieć teraz, no, żeby tak, wiedzieć. Tak. Bardzo dużo nawiązywałam do tych pierwszych tomów. No i właśnie tego Uziela stamtąd wzięłam i chciałam stworzyć buntownika, który właśnie nie nosi skarpetek do sandałów, do tych Jezusków, tak jak to jest przyjęte w anielskiej etykiecie, któremu zdarza się mieć takie dość buntownicze teorie, który tak nie do końca jest zadowolony z tego miejsca, w którym się znalazł, ale cały czas czeka, na coś czeka. I tutaj też nie mogłabym nie wspominać o Metatronie, który pojawił się w powieści dzięki jednej z moich czytelniczek, która mi zasugerowała pod jednym z moich postów, że a może by tak umieścić w powieści Metatrona. I w tej chwili, kiedy przeczytałam ten komentarz, to mój bezimienny anioł, znajdujący się w anielskim więzieniu, którego już widzieliśmy w tym więzieniu właśnie w pierwszych tomach powieści, zyskał imię. A za tym imieniem pociągnęła się historia, która właśnie jest też mocno związana z Uzielem. Więc tutaj widzicie, czytelnicy, widzicie do czego wasze komentarze są czasem wykorzystywane. Uważajcie. Słuchaj, ale to jest też niesamowite, jak ty się świetnie w tym świecie poruszasz i to jest oczywiste, bo jesteś jego autorką, no ale to jednak 10 lat minęło, no, od pierwszej części, później to gdzieś 2012 bodajże, powiedzmy, że 8. Niemniej, czy ty musiałaś sobie przypomnieć te książki przed pisaniem Ja Ocalona, żeby, bo ten Uziel, ten to wiesz, to czytelnik się zgubi, ale i autor się może zgubić, bo tam naprawdę jest tych bohaterów sporo. Tak, ja musiałam przeczytać wszystkie te trzy pierwsze tomy i sobie robiłam notatki, bo ja wszystko równo zapominam. Ja mam pamięć jak złota rybka, moi drodzy. Ja pamiętam, owszem, no był sobie Belet, tak? Pamiętam, no on miał chyba czarne włosy, pisałam, że czarno-granatowe wręcz, ale czy on gdzieś miał pieprzyk, czy on nie miał pieprzyka, to oczywiście, że ja nie pamiętam. Jakiego koloru skrzydła miał Azazel, oczywiście, że nie pamiętam, tak? Więc ja przeczytałam jeszcze raz. Pozapisywałam sobie. Mam nadzieję, że jakiegoś wielkiego fopa i jakiś pomyłek mimo wszystko nie popełniłam podczas pisania Ocalonej, ale naprawdę ja nie wiem, jak ja to robię. Ja mam pamięć złotej rybki. Nie wyglądasz, wprost przeciwnie, to tutaj znowu jesteś, wiesz, paradoksem chodzącym, Kasia. Kasia, teraz zapytam cię na serio o jedną rzecz. Tak,
Ja nie jestem osobą wierzącą, ale muszę ci powiedzieć, że kiedy sobie sprawdzałam, kim była Lilith, tak, to miałam takie dreszcze trochę na plecach, bo czytasz upiorzyca i teraz jest takie powiedzenie, nie wywołuj wilka z lasu, a ty wywołałaś piekło z lasu, niebo. Czy się trochę nie bałaś? To znaczy, pisząc o tym, nie wiem, nie śniło ci się, no jesteś tylko i aż człowiekiem, tak? Który błądzi sobie poza światach, niby tylko w literaturze, ale jednak no, wywołałaś ten temat. Jak ci z tym było? No ja jestem osobą wierzącą i powiem ci szczerze, że ja się cały czas teraz zastanawiam, gdzie ja trafię po tej śmierci, po tych książkach, bo najpierw ten cykl diabelsko-anielski, potem cykl kwiatu paproci, no można powiedzieć, że trochę nabroiłam i myślę, że sobie tam grabię, podczas mojego sądu diabły będą miały co czytać, mam wrażenie, i moja komunikacyjna szlachetność i ustępowanie staruszkom miejsca w tramwaju, nie wiem, czy zmarzę winy. Tak. Czy zrównoważą winę. Więc no, to bardziej powiem ci, te 10 lat temu, kiedy ja to pisałam na początku, to wtedy miałam takie myśli sobie, że czy nie wywołam jakiegoś wilka z lasu, a teraz już nie. No bo jednak no, to może trzeba się głębiej wczytać, no nie wiem, może to tylko ja tak uważam, ale to moje piekło wbrew pozorom ma bardzo dużo wad, bo tam, nie wiem, czy czytelnicy, czy ty też zauważyłaś, ale tam trafiają ludzie samotni w większości, tak? Tam nie trafiają dzieci, tam nie trafiają szczęśliwe rodziny, tam tak naprawdę nie trafiają ludzie, którzy byli za tego swojego życia szczęśliwi. Wiktoria trafiła tam, nie oszukujmy się, przez pomyłkę w wyniku spisku. Normalnie wcale by nie trafiła do piekła. To moje niebo może jest nudne, no ale tak szczęśliwe życie też bywa czasami nudne, tak? Kiedy jest takie bardzo idealne. Ale czy to źle? No nie wiem. No nie wiem, gdzie mnie te książki zaprowadzą. Nie, no to ja się bardzo cieszę, że dorzuciłaś ten wątek takiego przesłania trochę, no bo wiesz, ja może trochę za bardzo się skupiłam na muskulaturze bohaterów. I no na piekło musi kusić. Przepraszam, dałam się skusić, ale teraz spojrzę na to również z tej perspektywy, że właśnie niekoniecznie szczęśliwi ludzie do tego piekła trafiają. Przemek bardzo fajnie połączył twoje światy Bereniki, Kasi Bereniki Miszczuk. Czy myśli pani, że Wiktoria polubiłaby się z Gosią z Kwiatu Paproci? O, a myślę, że tak. Myślę, że znalazłyby wspólny język, bo mają dużo cech wspólnych, jako że to ja je pisałam. I dałam każdej z nich, no nie oszukujmy się, trochę moich cech. Gosia ma na przykład hipochondrię moją, niestety. A co Wiktoria? A Wiktoria, to państwu ja muszę zdradzić bez bicia, że ta Wiktoria właśnie z Diablicy, Anielicy, to jest praktycznie takie, no powiedzmy 80% mnie sprzed tych 10 lat. Teraz już trochę od niej odeszłam charakterem, chyba. Ale ona też się zmieniła, jest to absolutnie w niej to widać, że ona dojrzała, też tak życie ją trochę przeczołgało, znaczy przepraszam, nie życie, ją trochę przeczołgało i już nie ma takiego naiwnego podejścia, tylko ją, no, gdzieś tam jej przytarło trochę, ma twardsze 4 litery, tak, już jest inną kobietą, taką bardziej też chyba uważną. No, no więc myślę, żeby się dogadały. Myślisz, żeby się dogadały? Piszą tutaj twoi czytelnicy, że tęsknimy za Gosią i Mieszkiem. Oj, Mieszka bym z wielką chęcią poczytała. Tęsknimy, ale też napisał też Przemek ponownie, że Metatron był jedną z ciekawszych postaci pobocznych, bo jego zdolności były niesamowite. A propos niesamowitych zdolności do przeistaczania się. Powiedziałaś, że w sesjach zdjęciowych troszeczkę lepiej wyglądasz, ale tylko troszeczkę lepiej. Bardzo fajne są sesje zdjęciowe do serii diabelsko-anielskiej. Jak ci się chętniej pozowało w roli diablicy czy anielicy? Bo pytałaś swoich czytelników na Facebooku, czy się bardziej czują anielsko, czy diabelsko, a jak ty masz? W której ja się czułam lepiej? W anielicy naturalniej, bo ja na co dzień, no ja się aż tak bardzo nie piekę na co dzień, tak? Ja raczej jestem spokojna, ja raczej jestem z tych cichych, co sobie pomyślą, a nie powiedzą głośno. Ale jak już tak mnie pomalowali, uczesali, tą czerwoną szminkę nałożyli, to powiem wam, że tak się dobrze czułam w tej piekielnej odsłonie. Ja ogólnie w życiu nie malowałam ust na czerwono, bo ja uważam, że mi nie do twarzy w tym kolorze. A tu się okazało, że ta piekielna, to piekielne ubranie jakoś tak nawet mi całkiem pasuje.
Ja myślę, że jesteś bardzo plastyczna i myślę, że również inne stylizacje dobrze by ci pasowały. Kasia, ja mam taką książkę tutaj poza serią, mam też tak wigilijną opowieść. O. I to jest zbiór opowiadań, bo musimy Państwu zdradzić, że Kasia się rozbisurmaniła, jeśli chodzi o pisanie opowiadań. Ja mam też specjalnie, wiesz, świąteczne nawiązanie z tyłu za sobą, taki kod świąteczny, ale tutaj jest też wątek z serii diabelsko-anielskiej, bo rozwijasz tutaj pewną historię Azazela i pewnego Ajer-Koniaczku. Tak, tak, tak. Ja w tym roku faktycznie poszalałam i napisałam aż 3 opowiadania świąteczne, z czego 2 mocno romantyczne, niegrzeczne, żeby nie powiedzieć. Romantyczne. Tak, bardzo, bardzo niegrzeczne, bardzo niegrzeczne, nie używajmy innego określenia. I będą to opowiadania, które się pojawią w zbiorach Gorąca Gwiazdka, wydawnictwa WAB, i Niegrzeczne Święta, wydawnictwa Kobiecego. Z kolei w wigilijnych opowieściach, które także się ukażą nakładem wydawnictwa WAB, znajduje się świąteczne opowiadanie o diable Azazelu i o tym, co on robi w wigilijny wieczór i dlaczego to robi. I zawarłam w tym opowiadaniu naprawdę sporo fajnych ciekawostek na temat świętego Mikołaja, które wyszperałam też po książkach, po internecie, po prostu poruszyłam cały internet, żeby znaleźć te wszystkie informacje. Więc mam nadzieję, że się Państwu spodoba. No i tak chciałam tym opowiadaniem właśnie też nawiązać do tej mojej Ja Ocalonej. I muszę Państwu zdradzić, że to opowiadanie powstało zanim ja napisałam Ja Ocaloną. O, to znowu jestem w szoku. Ja po prostu, wydaje ci się, że już wiesz co nieco o Kasi, a jednak nie. To ciekawe, bo rzeczywiście to jest takie rozwinięcie tego wątku, a to było najpierw, tak? A potem to było najpierw, super. To powstało w kwietniu. Okej. Okay. Ale rozumiem, że ten przepis, który tutaj jest na Ajer-Koniak, to jak ja sobie zrobię taki na święta Azazela Ajer-Koniak, którym tam troszkę poturbował Mikołaja, to będzie w porządku, tak? To jest złagodzona wersja, nie poturbuje cię aż tak bardzo, ale jest bardzo dobry, zapraszam do spróbowania. Ja już kupiłam składniki i będę go niedługo pichcić, żeby Państwu pokazać w krótkim filmiku, jak się to robi. To tak na potrzeby, powiedzmy, promocyjne. Ale ja jestem kompletna noga, jeżeli chodzi o gotowanie, więc ja będę korzystała z robota kuchennego. Żałuję, że nie mogę tak jak Azazel zrobić, tak? I gotowe. No myślę, że w ogóle parę cech i umiejętności od Twoich bohaterów moglibyśmy sobie wziąć. A propos bohaterów jeszcze całej serii diabelsko-anielskiej, to fajnie komponujesz też tych prawdziwych, to znaczy Joannę Batory, tak, czy Kleopatrę. To też jest takie... Dlaczego to było dla Ciebie ważne? Dlaczego z Kleopatrą to się tutaj dużo dzieje też w tej części? Jakoś tak nie lubiłam jej nigdy, a teraz mam do niej trochę może lepszy stosunek jednak. Ja Ocalona. Ja Kleopatrę uwielbiam. Uwielbiam ją od pierwszego momentu, kiedy się pojawiła. A Kleopatra w ogóle powstała postać w tej książce i się pojawiła, ponieważ ja od dzieciństwa się strasznie interesowałam historią starożytnego Egiptu. To tutaj wiem, że moja mama też tutaj gdzieś jest i nas słucha. Moja mama jeszcze ma gdzieś u siebie w domu takie segregatory, do których ja wklejałam obrazki z jakichś biur podróży, powycinane piramidy, sfinks, szukałam informacji, robiłam swoją własną encyklopedię na temat zabytków. Co ciekawe, nigdy do tego Egiptu nie pojechałam. W każdym razie mam olbrzymi sentyment. W ogóle moje drugie imię, Berenika, jest to imię greckie, ale jest to... Kleopatra miała kilka sióstr o tym imieniu. Okay. I ogólnie cały ten ród Ptolemeuszy, z którego Kleopatra się wywodzi, jest ostatnią królową Egiptu, to właśnie u Ptolemeuszy, którzy byli z pochodzenia Grekami, było bardzo dużo Berenik. I ta moja fascynacja się tak właśnie trochę początkowo od tego imienia mojego wzięła, tym starożytnym Egiptem. Więc ja do Kleopatry mam bardzo duży sentyment z tego powodu, że takie nawiązanie do mojego dzieciństwa. No i ja, jak już wcześniej mówiłam, ja uwielbiam wplatać do swoich książek ciekawostki. Więc dlatego staram się korzystać z jak największej ilości takich autentycznych rzeczy, które są, były, istniały naprawdę. I stąd właśnie tak Kleopatra i prawdziwe wątki z jej życia, co zrobiła ze swoim młodszym bratem, który był jednocześnie jej mężem. O Elżbiecie Batory, która się kąpała w krwi dziewic, żeby zachować wieczną młodość i być piękną. Albo tak jak moje rumaki apokalipsy, to oczywiście to jest zmyślone przeze mnie, że to są te konie z Wenecji, prawda? Rumaki i Izypa. W każdym razie bardzo się cieszę, że je wykorzystałam i miałam dzięki temu okazję do poszukania tak
takiej bardzo dużej ilości ciekawostek na ten temat. Mam nadzieję, że nie zanudziłam czytelników tymi ciekawostkami. Nie, wprost przeciwnie. Ale ty masz taką dużą, no z wykształcenia jesteś lekarką, nie historyczką, niemniej masz taką dużą, taki głód historycznych różnych ciekawych rzeczy, bo to jednak są fakty gdzieś tam osadzone. Oczywiście Elżbieta Batory, dziękuję, że mnie poprawiłaś, że ta historia gdzieś tam się przewija. Całe życie, jak cię znam, myślałam, że Berenika to jest element twojego pseudonimu artystycznego, a to jest oryginalnie twoje imię z takim pięknym w ogóle pochodzeniem, więc to tylko powód do radości. Kasia, zastanawiam się, czy ty masz, jest taki ładny zwrot, modus operandi, jak rozumiem, czyli taki swój styl działania, inny przy każdym rodzaju książek, to znaczy, kiedy pisałaś Ja cię kocham, a ty miał, to inaczej wyglądał ten warsztat, kiedy pisałaś, wracałaś do serii anielskiej, inaczej, kiedy piszesz całą historię o Szeptusze i w ogóle ten świat słowiański tworzysz, to jest to coś innego, czy wszystko to mniej więcej wygląda podobnie? Trochę się to zmienia przez lata, to znaczy ja do każdej mojej powieści zawsze miałam soundtrack, tak? Czyli listę utworów muzycznych, których słuchałam, które mnie wprawiały w nastrój w danej scenie. Ja sobie zapisywałam te utwory, miałam takie całe listy na YouTubie do odtwarzania i tak było przy wszystkich moich książkach do momentu urodzenia się synka, ponieważ już nie mogę głośno słuchać muzyki. Na słuchawkach też jej nie mogę słuchać, bo wtedy nie słyszę, czy on na przykład już się obudził z drzemki, bo ja obecnie, proszę Państwa, piszę tylko kiedy on śpi. Czyli 1,5 godziny w dzień, czasami 2:40, jeżeli nie spał w nocy. No i wieczorami, tak? Więc to są jedyne momenty, kiedy teraz aktualnie piszę, bo ja siedzę na wychowawczym. Teraz już przeszłam na urlop wychowawczy, więc nie mogę słuchać tej muzyki, więc ja Ocalana powstawała niestety w ciszy. Chociaż ta cisza jest taka błoga. Państwu powiem, kto ma małe dziecko, które w kółko mówi, ten zrozumie. Ta cisza jest taka błoga. W każdym razie, więc jak można powiedzieć, no to jest element mojego warsztatu. A tak to jeżeli chodzi jeszcze o warsztat, to thrillery medyczne, czyli W lekarskim fartuchu, Obsesja, paranoja i wcześniej Kryminał, pustułka, pisałam z planem wydarzeń. Miałam bardzo dokładny plan wydarzeń, rozpisany praktycznie rozdział po rozdziale, co tam się będzie działo, żeby się nie zgubić, nie zapętlić i żeby ta akcja cały czas tak była, prawda, w miarę stale, a nie żeby było hop, siup i nudy. Więc to, a do innych książek ja nie piszę planu wydarzeń, bo te książki po prostu same się dzieją. Ja nie wiem, jak ty to robisz, że po prostu to wszystko logicznie, jesteś mistrzem świata, mistrzynią, że to ze sobą tak jest pięknie połączone i coś z siebie logicznie wynika. I jeszcze jest tyle tych ciekawostek, które potem znajdujesz w tej Wikipedii i myślisz, Jezu, kiedy ona to wyczytała? Kasia, ale ten 2020 to wcale nie jest taki zły rok, bo z tego co wiem, Ja Diablica ukazała się w Rosji. Tak. To jest moje pierwsze tłumaczenie zagraniczne. Ja jestem tym faktem w ogóle bardzo podniecona. Żałuję, że aż tu nic sobie nie wzięłam, żeby Państwu pomachać przed kamerą, bo ja cały czas to przeżywam, że ta książka wreszcie się pojawiła gdzieś za granicami naszego kraju, bo to jedno z moich marzeń, jedno z moich najskrytszych marzeń, żeby mieć tłumaczenie zagraniczne. Jeszcze czekam na jakąś ekranizację, już w ogóle dobrze. Będę autorką spełnioną. Załatwimy. Więc tak, więc Ja Diablica się ukazała w Rosji. Z tego, co do mnie dotarło, to została bardzo cieple przyjęta i wydawnictwo od Diablicy zamierza już wydać także drugi tom Anielice i Potępioną także mają w planach. I co więcej, kupili także prawa do przetłumaczenia Szeptuchy. Więc możliwe, że i Kwiat Paproci niebawem zawita. Oczywiście niech to się stanie, bo prawda, wszystko może być zaplanowane, a potem nie dojść do skutku. I tutaj świetnym przykładem jest ekranizacja Diablicy, która prawie doszła do skutku ileś lat temu, ale niestety wytwórnia filmowa Alvernia spod Krakowa miała potem małe kłopoty i zrezygnowała z tego pomysłu, więc jak znacie kogoś, kto chce zrobić filmy na podstawie moich książek, to kierujcie do mnie. Wszystko, ja myślę, że na wszystko przyjdzie czas, myślę, że na to również, ale gratuluję ci bardzo tego tłumaczenia. Chciałam cię zapytać, czy jakoś, bo czasami jest tak, że tłumacze współpracują z autorami, bo dopytują o jakieś rzeczy, czy tutaj po prostu udało im się wziąć twoją książkę i ją przetłumaczyć, czy jednak dostawałaś maile tam, zdrastwujcie, no umienia, to co to znaczy, i tam wiesz, radziłaś sobie z rosyjskim, jak to było? Nie, do mnie nikt się nie zgłaszał, ale po ukazaniu się właśnie Ja Diablicy, czyli Ja Diabolica po rosyjsku, pod moim postem na Facebooku odezwała się do mnie tłumaczka, która tłumaczyła tą powieść na język rosyjski i właśnie napisała, że bardzo ją cieszyły nawiązania do twórczości Bułhakowa, Michała Bułhakowa, ja go uwielbiam, ja uwielbiam Mistrza i Małgorzatę. I powiedziała, że właśnie miała okazję się wykazać właśnie tym jeszcze bardziej tego Bułhakowa
próbowała umieścić w powieści, ponieważ Azazel miał swoją sektę. Jest to wspomniane w Diablicy. Była to sekta Ruch Wyzwolenia Yonder, a wyznawcy nosili takie różowe kaptury i ogólnie dzikie orgie tam się odbywały. Ja zazwyczaj miał z tego powodu wielki ubaw, bo on to robił dla jaj. I właśnie główna bohaterka przez większość ja Diablicy uważa, że to właśnie chodzi tylko i wyłącznie o te żarty i że te jaja to są te jaja, te wiecie, te tam na dole u facetów, a potem się okazało, że to chodzi o energię nuklearną i niekoniecznie o takie jądra. I tutaj niestety nie dało się to tak jeden do jednego przetłumaczyć na język rosyjski, bo tam te jądra to nie te jądra, nie te wszystkie jądra, ale nawiązali do jednego z opowiadań Michaiła Bułhakowa, że teraz nie chcę Państwu przekręcić tytułu, bo oczywiście nie pamiętam jako ta złota rybka. W każdym razie, ojej, no w tytule miało jądra to opowiadanie, ja go jeszcze ciągle nie zdążyłam przeczytać, bo go nie znalazłam nigdzie. Więc to jedyna informacja, jaką mam od tłumaczki, jest mi strasznie miło i w ogóle bardzo się cieszę, że udało jej się nawiązać jeszcze tak dodatkowo do tego mojego ukochanego Michaiła Bułhakowa. To ja też się cieszę i bardzo Ci tego gratuluję raz jeszcze. Trzymam kciuki za kolejne tłumaczenia i, no i za te ekranizacje to na pewno. Piszą tutaj na przykład Twoje czytelniczki, a propos Lucyfera, Aleksandra napisała, że też go oglądała w ciąży. Małgosia napisała, że też jest zakochana w Azazelu. A z kolei Paulina pyta o taką rzecz. Kiedy pojawił się u Pani pomysł, żeby zostać pisarką i zacząć pisać książki? To miałaś pomysł jako 15-latka, tak? Czy wcześniej? Nie, ja zaczęłam dużo, dużo wcześniej, bo ja już od podstawówki, nie, już chyba nawet wcześniej pisałam jakieś opowiadania, ilustrowałam je o szczeniaczkach, syrenkach, potem w podstawówce byłam w gazetce szkolnej, w gimnazjum, bo to jeszcze era gimnazjów jest ta moja, początków gimnazjów, to ja wtedy też pracowałam w gazetce szkolnej i ja wtedy tu ktoś podpowiada Bułhakow Fatalne Jaja, tak, to opowiadanie, dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Karolino. Więc zgubiłam się. A gazetka szkolna, tak. Gazetka. Ja tam pisałam wiersze i krótkie opowiadania, często pod pseudonimem, bo poza mną nikt nie pisał tych opowiadań, a udawaliśmy, że są takie popularne i że tam wszyscy po prostu piszą wiersze do tej naszej gazetki, więc to ja pisałam wszystkie wiersze. I wtedy się tak wciągnęłam w to pisanie. Wilk powstał jako taka zabawa, bo ja siedziałam przez wakacje, całe wakacje spędziłam w Warszawie i mi się potwornie nudziło i zaczęłam sobie pisać tą historię i Wilk miał na początku 60 stron, a potem namówiłam moją mamę, żeby zadzwoniła do jakiegokolwiek wydawnictwa i się zapytała, jaka długa musi być książka, żeby ją wydali, i oni powiedzieli, że no znacznie dłuższa, jeszcze 60 stron, więc ja na początku przez kilka dni rozpaczałam, a potem jak usiadłam do pisania, to powstał Wilk i Wilczyca za jednym zamachem. No i dobrze, no co się tutaj rozdrabniać. Więc ja wcześniej zaczęłam się bawić w to pisanie, ale nigdy nie wiązałam z pisaniem przyszłości zawodowej. To znaczy ja to do niedawna, naprawdę do niedawna, jeszcze kilka lat temu traktowałam jako hobby. Bo ja zostałam wychowana taką raczej może nie widać twardo stąpającą po ziemi i ja uważam, że zawód trzeba mieć. No i zostałam tym lekarzem, tak? Jakby na to nie patrzeć, lekarz zawsze chyba znajdzie pracę, zwłaszcza w pandemii. Więc to pisanie to zawsze było tak naprawdę hobby, taki sposób na spędzanie wolnego czasu, na zrobienie coś w weekend, w wakacje, w święta, po pracy, w każdy możliwy moment, kiedy mogę tylko usiąść i przejść do mojego świata fantazji, bo dla mnie pisanie to jest trochę jak czytanie. Ja też nie wiem, co się stanie, ja też przeżywam przygody, ja też się znajduję w innym świecie, mogę wejść w czyjeś buty, przeżyć, nie wiem, jakiś niesamowity romans, odwiedzić jakieś niesamowite miejsce. I tak naprawdę dopiero parę lat temu to się stała taka regularna praca i tą regularną pracą to się stało w momencie, kiedy ja zaczęłam pisać dwie książki rocznie. Bo wtedy się okazało, że ja już nie mam w ogóle życia prywatnego, bo ja z jednej pracy przechodzę do drugiej pracy w domu i tak naprawdę dopiero wtedy ja zaczęłam uważać, że jestem pisarką i zaczęłam siebie nazywać pisarką, tak? No mówisz, w wywiadzie powiedziałaś takie fajne zdanie, że pisanie to dla mnie odpoczynek od codzienności. To tak jak z czytaniem dla nas, szczególnie właśnie dzisiaj od tej codzienności, o czym mówiłam. A teraz już jest tak, że w przyszłym roku to masz podpisany kontrakt na 5 książek i już to pisarstwo się rozwija tak mocno, że jednak, ja rozumiem, co miałaś na myśli, mówiąc, że jednak lekarz to jest taki porządny zawód, a ten pisarz to taki artysta, tak? To nigdy nie wiadomo, tak? Tak, znaczy nie mam.
proszę Państwa, pierwszy raz od jakichś 4 czy 5 lat ja nie mam podpisanych 5 umów na przyszły rok, bo ja bardzo fatalistycznie podeszłam do tego 2020 roku. Mnie się naprawdę posypały wszystkie możliwe plany, jakie miałam, zresztą Państwu na pewno też, tak? Ponieważ ja miałam wziąć, zdążyłam wziąć ten urlop wychowawczy po macierzyńskim z myślą, że moja mama przejdzie w tym roku na emeryturę, że będzie siedziała z młodym, a ja w tym momencie będę sobie pisała i napiszę sobie po prostu 4 książki na zapas, żeby mieć na przyszłe lata, zanim znowu wrócę do pracy, tak? I miałam naprawdę olbrzymie plany, a tu pandemia, my się odseparowaliśmy kompletnie od mojej rodziny, od mojej mamy, od mojej babci, bo one mieszkają razem, no bo mój mąż też jest lekarzem, tak jak ja, i on cały czas pracuje, więc to ryzyko, że on przyniesie do domu tą infekcję, no jest makabrycznie duże, tak? No i ja bym sobie nie wybaczyła, jakbym przeniosła to na moją mamę, moją babcię. W związku z tym się odseparowaliśmy, więc jestem pełnoetatową mamą aktualnie. I tak jak już mówiłam, mogę pisać tylko, kiedy dziecko śpi, bo on poza etatem. On bardzo chce pomagać i klikać w te guziczki, a jeszcze ja mam ekran dotykowy na laptopie, więc to już, jak sobie Państwo mogą wyobrazić, umarł w butach, bo te rzeczy można kliknąć. No i tak. W związku z tym na wszelki wypadek nie podpisałam na razie niczego na przyszły rok. Tak trochę, żeby zaczarować i odczarować tą przyszłość, że może jak nic nie zaplanuję na odmianę, to już ten rok będzie lepszy, bo w tym roku naprawdę dużo rzeczy zaplanowałam, się wszystko równo posypało, tak? Dobra, to ja przyjmuję tę taktykę, o której powiedziałaś. Ja myślę, że to jest godna rozważenia taktyka. Co na wszelki wypadek nie planować. No. Na wszelki wypadek po prostu iść i tak zobaczymy się w przyszłym roku na pewno na kilku spotkaniach autorskich, na to liczę. Swoją drogą, a propos dzieci, które zawsze chcą pomagać, one mają taką inną definicję słowa pomagać. To znaczy to, co w ich świecie jest pomagać, w naszym jest najczęściej kompletną katastrofą. Kasia, wspominałaś o wilku i tutaj pani Ola podchwyciła, bo mówiłaś o tym, że dopisałaś scenę w wilku. Taką, co na złość ci kazali usunąć, tak? Ola pyta, którą scenę pani dopisała? Tak. Usłyszałam, że ta scena jest makabryczna, więc ją wycinają. I to jest scena, jak się chowają do tych szuflad w zakładzie medycyny sądowej, tam, gdzie się trupy trzyma. No cudownie, no to wiadomo, że Kasia taka wspaniała, ciepła osoba i sceny z trupami zawsze najlepiej. Pyta jeszcze Natalia o to, kiedy kontynuacja Gwiezdnego Wojownika? Tej twojej książki nie znam. To jest powieść science fiction, a tak dokładniej mówiąc, to jest powieść absurdalna, ja ją lubię tak nazywać, ponieważ to jest pastisz. To jest pastisz wątków znanych z Gwiezdnych Wojen, ze Star Treka, tak nie chcę pomylić, okay. Ze Star Treka, bo mnie mąż poświęcił, jakbym pomyliła nazwę. I to jest tak kompletnie na solo, tak? Jedna z bohaterek jest nawet księżniczką i nosi takie tutaj zaplecione włosy, a la słuchawki od komputera, takie jak ja mam. I ja, kiedy pisałam Gwiezdnego Wojownika i tom pierwszy ma tytuł Działko, Szlafrok i Księżniczka, miałam w planach, że tu będzie co najmniej paręnaście książek, bo ja już miałam zaplanowane, co się będzie działo w kolejnych, jakie to będzie śmieszne i w ogóle, ale niestety no jak to czasem bywa, plany się nie udały, książka nie zyskała niestety zbyt wielkiej popularności, co się niestety przeniosło na to, że i wydawca nie miał wielkiej chęci wydać kolejnych części. No i te części nigdy nie powstały. Powieść została wznowiona kilka lat temu z nową okładką, z nadzieją, że może jednak jeszcze chwyci. Tak, i tam jest taka właśnie fajna kobieca okładka z tą właśnie księżniczką, która sobie tak trzyma rękę i patrzy zalotnie. No ale też jakoś bardzo nie chwyciło, więc myślę, że niestety nie będzie tego Gwiezdnego Wojownika. No chyba, że nie wiem. No miejmy nadzieję, że nie będzie kolejnej pandemii i znowu nie sięgnę do poprzednich książek. Nie ma na to zgody, to już wezwiemy Azazela, Beretta i ich ekipę i niech Uziel też wpada i niech coś z tym zrobią, żeby nie było pandemii. Tam teraz twój kot się, a to drugi chyba, bo ty masz 2 koty, prawda? Nie, to jest cały czas tutaj za... Jeden. Ja nie mogę... A to Miszka, dobra, myślałam, tak, że to... jest Misza. Nie, drugi kot śpi pod łóżkiem dziecięcym, nie zobaczymy go. Ale są dwa, dobrze, wszystko się zgadza. Tak. Ola napisała, że się przy Gwiezdnym Wojowniku po prostu płakała ze śmiechu, więc wiesz, są fani tej książki. Chciałam, żebyś to wiedziała. Kasia, w nawiązaniu jeszcze do Ja Ocalona znalazłam takie porównanie do prozy Stephanie Meyer, do Zmierzchu. Paranormal Romance nazywa się ta, Paranormal Romance. Czy tobie się podoba takie ewentualnie porównanie i taki gatunek? Romans paranormalny trochę, tak?
Powiem ci tak, Justyna, jak ja pierwszy raz zostałam porównana do Stefani Meyer i usłyszałam, że mój wielki wilczyca to jest paranormal romance, to no. Ja byłam taka wściekła. Ja tak nienawidziłam i tego porównania, tak? I tej nazwy, bo jeszcze wszyscy mi zarzucali, że ten mój wilk jest bardzo podobny do Zmierzchu i że ja na pewno się inspirowałam tym Zmierzchem, co jest tak makabryczną nieprawdą, bo ja mojego wilka napisałam zanim się ukazał tak. Zmierzch, tylko kurczę, jakoś nikt o tym nie pamięta i nikt o tym tego nie przyjmuje do wiadomości. Ja to tłumaczę już od tych, to już będzie ile lat, Boże, ile ja mam? Ja mam 32, napisałam jak miałam 15, czyli od tych 17 lat. Ale wiesz, co jest najlepsze, jest to, Kasia, że ja cię przepraszam, jeżeli jakoś tutaj nawiązałam do czegoś nieprzyjemnego, ale ja do tego zawsze się przygotowuję do spotkań z tobą, jest to kolejna twoja książka, którą czytam, ale to nawiązanie Paranormal Romance po raz pierwszy mi wpadło teraz w oko. Może wcześniej było, ale nie zwróciłam na nie uwagi, więc w ogóle go nie powiązałam z wilkiem, czyli ja też w ogóle bym o tym nie pomyślała, bo przecież wilk to już było zanim ktokolwiek jeszcze o Zmierzchu pomyślał nawet, a ty już to robiłaś, więc zanim to było modne, wiesz, robiłaś Paranormal Romance zanim to było modne, no. O, no i właśnie. Tyle, no. I kto to od kogo ściągał? No właśnie, było odwrotnie, pisze Ola. Karolina pyta, Małgorzata pyta o to, jakie będą następne książki. Trochę już zdradzałaś jakiś czas temu, że będzie coś dla dzieciaków. Jak tam się pisze? Tak. Będzie dla dzieciaków i pisze mi się świetnie. Będzie to powieść dla dzieci tak 9+, 9-10+, ze świata kwiatu paproci. I bohaterowie kwiatu paproci się tam pojawią jako postacie drugoplanowe. Mam nadzieję, że to też będzie cykl. No miejmy nadzieję, że nie skończy tak smutnie jak Gwiezdny Wojownik. W każdym razie z założenia to też ma być cykl. O rodzinie, znaczy jeszcze może imiona i nazwisko się zmieni, ale rodzinie Lipowskich, a dokładniej o mamie i o czwórce jej dzieci, która się przeprowadza do cioci Mirki. I tutaj kto czytał Jagę, ten Mirkę bardzo dobrze zna, bo to jest przyjaciółka Jarogniewy, baby Jagi. Przeprowadzają się do cioci Mirki. I akcja tej serii, tych opowieści z Bielin, będzie się działa 12 lat po zakończeniu przesilenia. W związku z tym i pewien 12-letni gard się tam pojawi. I będzie kilka właśnie informacji, jak się dalej potoczyło życie Mieszka, jak się dalej potoczyło życie Gosi, jak się dalej życie potoczyło Jarogniewy. Tylko no, oni się będą pojawiali już jako te postacie epizodyczne, jako takie smaczki. Ja w tych książkach dla dzieci, w tej właśnie pierwszej, chciałabym właśnie najmłodszym, znaczy nie najmłodszym, ale młodszym czytelnikom przedstawić nasze dawne wierzenia, dawnych bogów, całą tą demonologię. Będzie trochę śmiesznie, trochę strasznie, trochę przygodowo. Ja w tym wieku się zaczytywałam takimi książeczkami. Ja czytałam, ja to w ogóle miałam koszmarny gust, tak sobie teraz myślę, bo ja uwielbiałam horrory, więc ja byłam wielką fanką Szkoły przy cmentarzu, całej serii dla dzieciaków. Kręgu ciemności, Gęsiej skórki. Zresztą ta miłość do horrorów to mi do dzisiaj została. Ja uwielbiam horrory, ja wciąż oglądałam horrory. Że teraz mi się trochę zmieniło, odkąd się młody urodził, to jakoś te horrory mnie bardziej teraz przerażają. Nie są już takie fajne, tak. Tak, są takie fajne. No więc to zobaczymy, jak mi wyjdzie. Pisze się świetnie, jestem już w połowie. Mam nadzieję, że do końca grudnia miałam plan skończyć tą powieść dla dzieci, ale wydaje mi się, że skończę znacznie szybciej, bo nawet pomimo, że ja piszę tylko i wyłącznie, kiedy dziecko śpi, to po prostu płynie ta historia, płynie. Zapytała Ola, czy 29 też się liczy jako 9+. Tak, zdecydowanie. Nie ma górnej granicy wieku. Mam nadzieję, że i starsi czytelnicy też się będą dobrze bawić przy tych książkach. To tutaj wielu, wielu mamy czytelników i czyteliczek, które już się zapisały, wiesz, palec pod budkę, że będą na pewno tę opowieść czytać. A ja jestem ciekawa, Kasia, w jakie światy idzie twoja wyobraźnia, bo bardzo jesteś sprawna i taka wdzięczna w tym wracaniu i włączeniu tych światów, w tym wybieraniu postaci epizodycznych, rozbudowywaniu tych wątków, to jest super. A czy masz takie, zapuszczasz się w jakieś rejony innej literatury, innych pomysłów, nowych światów, które są?
Znaczy, ja pomysłów mam makabrycznie dużo, bo ja mam na komputerze cały taki folder podpisany pomysły i tam jest kilkanaście pomysłów już zaczętych, które mam nadzieję kiedyś napiszę, spiszę i skończę. Więc tak, jak już wcześniej mówiłam, ja w ogóle kolekcjonuję też różne książki takie, które może mi się kiedyś przydadzą. No i co kupiłaś ostatnio? To zdradzi nam, co będziesz pisała. Na jaki temat kupiłaś ostatnio książki? Ostatnio o kulturze żydowskiej, o wierzeniach, ceremoniach, świętach, demonach żydowskich. I to już, nie wiem czy pamiętasz, ale na naszym spotkaniu autorskim, jak ja dopiero co urodziłam, to było chyba z prześlenia spotkanie, my się spotkałyśmy wtedy w Empiku na Marszałkowskiej, chyba Empiku Świętej Pamięci, nie wiem czy on nadal istnieje, czy już go zamknęli. Już teraz jest na Nowym Świecie taki najgłówniejszy Empik. Właśnie, ten na Marszałkowskiej już jest Świętej Pamięci. To ja wtedy powiedziałam, że chodzi mi po głowie horror o młodej rodzinie, która się wyprowadza do bliźniaka na Białołęce. To jest taka dzielnica domków jednorodzinnych w Polsce i ten dom będzie nawiedzony. I to się bardzo łączy z tymi wierzeniami, wierzeniami kulturą żydowską. Ja powoli zbieram te materiały, więc ta książka zapewniam, że powstanie i będzie ciekawa i będzie tam nie jeden dybuk w środku. A poza tym, to już od paru lat mam pomysł. Mam pomysł taki, że po prostu szczęki wam opadną. Ale to będzie taki pomysł, to będzie, będzie taki cykl, że po prostu też będziecie czekać na kolejne tomy, mam nadzieję. Bo tylko tutaj też strasznie dużo materiałów muszę pozbierać. Już zaczynam kolekcjonować mapy. Mam mapy przedwojennej Warszawy. Muszę jeszcze tam trochę za naszej wschodniej granicy pozbierać ciekawostek, bo będzie to historia, która się będzie działa w różnych okresach historii Europy. Ja zaczynam od późnego średniowiecza, moi drodzy. I to będzie wszystko połączone ze współczesnością. Każdy tom będzie trochę o innym momencie w historii, trochę nadprzyrodzonych informacji tutaj, wątków też będzie, ponieważ będą nie do końca wilkołaki, ale coś w tę stronę. I nie wiem, czy Państwo kojarzą taki serial Outlander, w którym bohaterka się przeprowadziła, to była Szkocja chyba, prawda, czy Anglia? No nie wiem, w każdym razie za pomocą takiego tajemniczego okręgu się przeprowadziła w czasie i miejscu. No to tutaj bohaterka raczej będzie się we wspomnieniach przenosić. W każdym razie mam taki, słuchajcie, wielki plan, ogromny. Ale ja to bardziej tak, ale to bardziej saga historyczna, czy to bardziej jakaś taka obyczajowa saga historyczna, czy bardziej właśnie podróż w czasie, powrót do przyszłości, nie wiem, jakieś takie rzeczy, czy... To będą wspomnienia. To będą wspomnienia osób, które żyją bardzo, bardzo długo. I to będzie opowieść, to będzie tak naprawdę taka wielka historia miłosna o dwójce bohaterów, którzy są ze sobą związani. To przeznaczenie, tak jak Wiktoria i Beleta, to przeznaczenie i te magnesy w ich środkach ich do siebie przyciągają, ale historia ich ciągle rozłącza. I oni też walczą z tym uczuciem i nie chcą się mu poddać. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Ten plan mam z tyłu głowy tak naprawdę już od 5 lat. Ja od tych 5 lat zbieram, tak samo było do Szeptuchy, że ja 4 lata zbieram materiały. Tak, ja tak samo teraz zbieram tak powolutku te materiały i się, że tak powiem, nastrajam. Słuchaj, a skąd, bo Szeptucha ci się wzięła z jakby inspiracją, wiem, że była ta osobiste spotkanie, bo to jest wioska czy miejscowość, z której pochodzi twój mąż, tak, która jest inspiracją, Bieliny, prawdziwe Bieliny, tak? Znaczy tak, to są prawdziwe Bieliny. Mój mąż stamtąd nie pochodzi, tylko jego rodzina aktualnie tam teraz mieszka. Rodzina mieszka, dobra. Tak. Bo mąż jest... A skąd wzięłaś tę historię po prostu rodem z Outlandera? Skąd na to pomysł? Co tutaj pokleiła się ze swojej głowy? A to jest pomysł, na który ja wpadłam na studiach niedługo po napisaniu Jan Diablicy. I ja ten pomysł mam zapisany w starym kalendarzu z 2000, tam nie wiem, 8 czy 9, bo ja pisałam kiedyś na wszystkim, na każdej możliwej kartce, która mi w ręce wpadła. I ja mam pierwsze 5 rozdziałów tam napisanych. Tak, i akcja tamtego utworu zaczynała się w momencie, kiedy główna bohaterka została porwana spod własnego domu, zamknięta w ciemnym lochu i zostaje przepytywana przez swojego oprawcę o jakieś tam wątki właśnie z jej przyszłości. I ona zaczyna mu opowiadać swoją historię od tego 1300 któregoś. No i tam się pojawia pewien przystojny Grigori. Grigori, czyli Grzegorz po polskiemu. No i
Tak, no i tą tak naprawdę, jak widać, no ja na ten pomysł wpadłam strasznie dawno temu. I on sobie tak no to musisz się zająć, no nie może tak długo, ten pomysł nie mogło aż tak długo leżeć, no. Ale doba jest za krótka, ja nie nadążam. No. Kasia, dopowiedz tak na podsumowanie, do świąt jeszcze troszkę, ale już widzisz, jest dekoracja świąteczna, mam twoją świąteczną książkę, w sklepach już też są już świąteczne, takie wstępne, jakieś drobiazgi można kupować. Czy ty sobie życzysz pod choinkę jakieś kolejne książki do szukania inspiracji, czy kolejne mapy do napisania tej opowieści? Ja książki zawsze, chociaż mój mąż twierdzi, że jestem uzależniona i że już nie mamy ścian do przybijania nowych półek. I to jest prawda, u nas książki już leżą pod stołem, pod ścianą, na regale. No tak, rzeczywiście muszę przejrzeć moją biblioteczkę, chyba trochę zredukować, do biblioteki wynieść. Chociaż teraz zamknęli biblioteki, więc nie mogę. Więc tak, ja książki zawsze przyjmę w każdej ilości. To gdybyście mieli ochotę, Kasię, zasypać prezentami świątecznymi, to właśnie takimi. Kasia, czekam na kolejne twoje książki. Jakoś tak dało mi do myślenia to, że nie podpisałaś żadnych umów na 2021, ale ponieważ ten plik pomysły na komputerze jest tak bogaty, to sądzę, że to jest tylko kwestia formalności, te kolejne umowy i myślę, że się będzie działo. Tego ci życzę, Kasia, i dużo zdrowia. Bardzo dziękuję, ja też życzę bardzo dużo zdrowia tobie i wszystkim państwu, którzy nas słuchacie albo nie możecie słuchać teraz akurat. No ten rok trochę wszystkich nas przeczołgał, miejmy nadzieję, że skończy się lepiej niż się zaczął. Nie ma innej opcji, może być już tylko lepiej, chociaż czasami, wiesz, niektórzy mówią, że jak już tak jesteś na dnie, to ktoś jeszcze spod spodu tam do ciebie może będzie zapukać, pukał, tak. Ale my się trzymajmy tej wersji bardziej pozytywnej. Państwo, dziękuję ci za spotkanie, zapraszają cię do Rzeszowa, Magda napisała, więc następnym razem na żywo w Rzeszowie, widzimy może się uda, kto wie. Nigdy nie byłam, chętnie pojadę. Właśnie. I to jest jeden z niewielu plusów pandemii, że dzięki temu, że widzimy się online, możemy być w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie w taki właśnie sposób. Za co pięknie dziękujemy. Dziękuję ci, Kasia, i państwu też dziękujemy. Trzymajcie się wszyscy zdrowo. Także do następnego dziękuję. Razu. Pozdrawiam. Do widzenia. Katarzyna Berenika-Miszczuk, gorące pozdrowienia i serdeczne polecenie. Najnowsza książka Ja ocalona dla was od niej. Dzięki.